10 państw, które pomogły Polsce. Zauważyłem, że temat państw bardzo dobrze się ogląda, także chciałbym wam polecić serię na kanale Niezmyślam, w której omawiane są dokładnie poszczególne państwa. 10. Rumunia. Rumunia w trakcie dwudziestolecia międzywojennego udostępniła nam swoje porty, dzięki czemu mogliśmy handlować bez ograniczeń. W trakcie II wojny światowej to właśnie oni udzielili azylu polskiemu rządowi. Wszystkie te rzeczy były uwzględnione w traktacie pokojowym podpisanym na wypadek sowieckiej agresji na którejś z tych państw. 9. Dania, północne państwo, wykazało się niezwykłą uczciwością w trakcie rozbiorów Polski. Choć rzecz jasna, militarnie nam nie pomogli, to na międzynarodowej scenie politycznej potępiali pomysł rozbiorów Polski. Być może gdyby inne narody posłuchały tego stanowiska, do rozbiorów nigdy by nie doszło. 8. Turcja. Jeśli jesteśmy w temacie rozbiorów, to Turcja ich nie uznała. Stwierdzili oni, że rozbiory są bezprawne i dzięki temu przez te wszystkie lata na tureckich mapach widniała Polska. 7. Francja. A mam tu na myśli oczywiście Napoleona. Choć z historycznego punktu widzenia pewne jest, że ten chciał wykorzystać Polaków jako marionetki, pomagające w walkach, to pewne jest również, że nagroda za tę pomoc była hojna, ponieważ było nią utworzenie państwa polskiego. Gdyby tylko Napoleonowi udało się podbić Rosję, to bardzo możliwe, że Polska odrodziłaby się dużo silniejsza. 6. Węgry. Związek Polaków i Węgrów jest przede wszystkim emocjonalny, ale historyczny również. Rewolucja węgierska spotkała się z poparciem polskiego rządu narodowego na emigracji. W walkach po stronie węgierskiej uczestniczył 3000 legion Polski pod wodzą generała Józefa Wysockiego. Węgry były sojusznikiem III Rzeszy, której wojska zaatakowały Polskę podczas kampanii wrześniowej. Już w kwietniu 1939 roku szef węgierskiej dyplomacji w liście do posła pisał, że w czasie ewentualnej wojny przy w Polsce Węgry nie mogą w niej wziąć udziału. Węgrzy brali udział w tłumieniu powstania warszawskiego. W teorii. W praktyce przekazali Polakom broń i żywność. 12 marca 2007 roku parlament Węgier uznał dzień 23 marca dniem przyjaźni polsko-węgierskiej. 5 Litwa, choć przyjaźń polsko-litewska to już przeszłość, to trzeba pamiętać o konflikcie z krzyżakami, kiedy to nasze dwa zjednoczone narody pokonały zakon m.in. pod Grunwaldem. Być może gdyby nie pomoc Litwinów nic było tego nie było. 4. Holandia. Jednym z przysłów holenderskich jest Bóg stworzył morze, a Holender wybrzeża. Wiąże się to z tym, że Holendrzy zamieszkiwali depresyjny teren, który często był zalewany. Osuszanie gruntów opanowali do perfekcji. W czasie kryzysu w XVI wieku część Holendrów imigrowała do Polski, osiedlając się i osuszając żuławy. Pod koniec XVII wieku stanowili oni jedną szóstą mieszkańców żuław. 3. Stany Zjednoczone. Tutaj mam na myśli oczywiście program pokojowy Wilsona z 1918 roku. Ustalał on 14 punktów, których realizacja miała przyczynić się do stworzenia lepszego świata po I wojnie światowej. Przeczytam Wam punkt 13. Stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną, gospodarczą. Integralność terytoriów tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencję międzynarodową. Dwa Iran wyniku ewakuacji żołnierzy Armii Polskiej ZSRR w obozach dla wojskowych i ich rodzin. Utworzonych w Iranie znalazło się około 116 tysięcy Polaków. Do Isfahanu, zwanego miastem polskich dzieci w latach 42-45, przybyło 2590 polskich sierot. Dla polskich dzieci utworzono tu 21 placówek opiekuńczych, pedagogicznych i zdrowotnych, m.in. przedszkola, szkoły powszechne, dwa gimnazja i sanatorium. Jeden. Argentyna obecnie liczbę osób przyznających się do polskich korzeni szacuje się w Argentynie na 150-450 tysięcy. Argentyna jest jedynym państwem, w którym obchodzi się 8 czerwca, Dzień Polskiego Osadnika o statusie święta narodowego od 1995 roku. Prawdopodobnie pierwszymi Polakami na ziemi argentyńskiej byli uczestnicy wojen napoleońskich, którzy w Ameryce włączyli się w walki wyzwoleńcze. Żołnierze polscy walczyli też w wojnie Argentyny z Paragwajem. Powstańcy styczniowi, którzy znaleźli się w Argentynie, utworzyli w 1890 roku Towarzystwo Polskie, pierwszą polonijną organizację w Ameryce Łacińskiej. Dzięki za obejrzenie do końca, zostawcie koniecznie łapkę w górę oraz subskrypcję i pamiętajcie o kanale Niezmyślam, na który serdecznie was zapraszam.